reprezentację przedmiotową razem z zespołami przychodzą w Łodzi. Łukaszewicz, to jest ubrany w koszulki olimpiad specjalnych. Moi drodzy, zawodnicy olimpiad specjalnych powinni być wzorem do naśladowania dla wszystkich ludzi sportu, mimo niepełnosprawności. Powiedzieliśmy, że przyjeżdżamy na trudny teren do bardzo dobrej drużyny, która tu dużo meczów już wygrała. Dodatkowo widzieliśmy, czy widzimy nadal, jaka jest aura i na pewno łatwo się nie gra. Te bramki, które zrobiliśmy w pierwszej połowie, pozwoliły nam zanotować te 3 punkty, bo już zagraliśmy na 0 z tyłu. Szkoda, że nie graliśmy mądrzej, bo można było jeszcze bramkę strzelić, ale przed nami 2 ostatnie mecze, to jest szybki tydzień i na pewno też było ważne mądre granie i żeby dużo nie biegać. I przy wyniku 2-0, który mieliśmy, że tak powiem, znając swoich zawodników, nie zagrali wabanki, nie grali o następne bramki, tylko po prostu już myślami byli przy następnym spotkaniu. Pierwsze słowa się skierowały do trenera gości z gratulacjami za dobre mecz jego zespołu. Uważam, że Korona wygrała dzisiaj zdecydowanie. My niestety poziom naszej gry w dzisiejszym meczu jest taki, jakie zajmujemy miejsce. Do tej pory uważaliśmy, że to miejsce jest nieadekwatne w naszej umiejętności. Niestety po dzisiejszym meczu czujemy się tak to nasze miejsce. Na pewno to dzisiejsze spotkanie miało przypieczętować nasze utrzymanie w Ekstraklasie i myślę, że sytuacja nie jest wesoła. Korona była przez cały mecz zdecydowanie lepsza. My niewiele w tym spotkaniu byliśmy w stanie zrobić. Kiedy jesteśmy chwaleni za coś, za dobrą grę, no dzisiaj trzeba pochylić głowę przed Koroną i przyznać się do tego, że byliśmy słabsi. Dokładnie, cieszymy się z tych 3 punktów, bo sami dzisiaj widzieliście, obra było nie do gry w piłkę, tylko do łowienia ryb i do grillowania, ale tak poważnie mówiąc, my zdawaliśmy sobie sprawę, że ten mecz jest taką odpowiedzią, czy będziemy walczyć o te puchary, czy już będzie pozamiatane. No i zdobyliśmy 3 punkty, a więc liczymy się ciągle w walce o najwyższe cele. Mieliśmy dzisiaj bardzo wysoki zespół na placu, bo i Piotrek Malarczyk, i Paweł, i Kaka, i Tadek, który do głową gra bardzo dobrze, a więc są 4 ludzi, którzy musieli wbiec na środek bramki i wykończyć piłkę.